Ci, którzy myślą tak, teraz można wieś oćwiczyć, można jej tam zrobić krzywdę, a zapomni za chwilę, albo jest grupą cynicznych, niestety w mieście wielu ludzi i na prawicy również tak myśli, że rolnicy to jest grupa chciwych, zachłannych, łatwych do przekupienia ludzi, którzy tylko myślą o tym, żeby do jakiejś kasy się dorwać i nie myślą w kategoriach jakichś wyższych. Nawet takie się czasami sformułowania określa. To się bardzo mylą ci, którzy tak sądzą. Nie można ludzi skrzywdzić i za 3 lata przed wyborami powiedzieć, teraz damy wam trochę pieniędzy i wy będziecie na nas głosować. To jeżeli ktoś tak myśli, to naprawdę nie rozumie, jakie głębokie, pozytywne przemiany zachodzą na wsi.